Miejsce, w którym się znajdujemy, to Krępa. Tajemniczy ogród na Mazowszu, niedaleko Maciejowic. Kiedy słyszymy nazwę Maciejowice, wiadomo, Polakom szybciej biją serca ze względu na Kościuszkę i naszą narodową tradycję, ale mieści się tu też jeszcze jeden dziwny zakątek. Tutaj mieszkała Magdalena Abakanowicz, wielka polska artystka XX wieku, która zadziwiła cały świat swoim unikalnym talentem artystycznym. Krytycy sztuki byli zdziwieni i zdumieni, patrząc na tę młodą dziewczynę zza żelaznej kurtyny, która podbija Zachód. Jak budowała swoją karierę, jakie cechy charakteru wyniosła stąd, jakie elementy pięknego krajobrazu wpłynęły na jej twórczość. O tym starałem się opowiedzieć i myślę, że to się udało w tej pierwszej biografii Magdaleny Abakanowicz. To jest wręcz dziwne i zdumiewające, że dotychczas nikt jeszcze nie napisał biografii tej wybitnej artystki, której życie powiązane było z przemianami społecznymi w Polsce. Obejmuje czasy Polski międzywojennej, a później niemiecką okupację, czasy Holokaustu, czasy komunistycznego totalitaryzmu, Polski komunistycznej, ale także wolnej Polski III Rzeczpospolitej. Jedna kobieta, wielka artystka, szła przez historię Polski z podniesioną głową. Pewnie nie ustrzegła się błędów, pewnie nie ustrzegła się kontrowersji, ale zadziwiła świat, rozsławiła imię Polski. No i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Krępa na Mazowszu, blisko Sobolewa, blisko Maciejowic.